wywyższam Twoje imię na tym miejscu. Jezus, ja ogłaszam panowanie na tym miejscu. Jezus, ja mówię, że Ty tutaj panujesz, że do Ciebie należy cała ziemia i całe niebo. Pełne majestatu imię, silne i potężne jest. Pełne majestatu imię, silne i potężne jest. Twoje imię wielkie jest, duszo nie drży w Boga, wiesz. On zbawieniem jest. Twoje imię wielkie jest, duszo nie drży, Boga wiesz. On zbawieniem jest, to imię Jezus, oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest. To imię Jezus, oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest. To imię Jezus, oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest. Jezus jest Królem, to potężny, wielki Bóg. Imię Jezus, to imię Zbawcy, to imię Mistrza, to imię Nauczyciela, to imię Wielkiego Bohatera. Imię Jezus może Cię zbawić. To na imię Jezus zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem, bo Jezus jest ratownikiem. On przyszedł tutaj na tą ziemię jako człowiek po to, by uratować ludzkość od konsekwencji grzechu, ponieważ wszyscy jak owce zbłądzili, każdy z nas poszedł na własną drogę, a Bóg ukarał Jezusa za winę nas wszystkich. On cierpiał na krzyżu za każdy Twój grzech, za każde Twoje zniewolenie, za każde Twoje przewinienie. W ten sposób okazał do Ciebie miłość. Miłość, która jest bezwarunkowa, która dzisiaj do Ciebie mówi: uwierz w te proste słowa prawdy. Uwierz, a będziesz uratowany od wiecznej śmierci. Bo Jezus przyszedł uratować człowieka od wiecznej śmierci. Powiem Ci, że zapłatą za grzech jest śmierć, a darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Dlatego głoszę Ci poselstwo o Jezusie Chrystusie, o wielkim, potężnym Królu Zbawcy, który Cię uratował. Wystarczy, że tylko w to uwierzysz swoim sercem i wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem. Bo nie wystarczy, że będziesz tylko o tym wiedział. Tutaj potrzebna jest Twoja osobista decyzja. Czy wierzysz w to, że Jezus umarł za Twoje grzechy i powstał z martwych po trzech dniach? On z martwych stał! On żyje! Nie ma Go na krzyżu! Nie ma Go w grobie! On żyje! On jest Duchem! On chce zamieszkać w Twoim sercu jako Duch Święty. Chce zjednoczyć się z Tobą, by uratować Cię od wiecznej konsekwencji. Czy dzisiaj w to wierzysz? Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Czy Ty masz pewność dzisiaj, że Jezus za Ciebie umarł i zmartwychwstał? To jedyny człowiek w historii świata, który zmartwychwstał, który żyje, który okazuje miłość do człowieka. Ale Ty dzisiaj nie przechodź obok obojętnie tego, bo tak naprawdę nie wiesz, co będzie z Tobą jutro,
to dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia dla każdego, kto wierzy. Otwórz dzisiaj drzwi swojego serca, a nic nie stracisz. To diabeł będzie ci mówił, że coś stracisz. Ja ci powiem, że z Jezusem tylko zyskasz. Zyskasz życie wieczne. Nie daj sobie wmówić tych kretyńskich bajek diabelskich, że coś stracisz. Z Jezusem zyskasz nowe życie, tak jak ja zyskałam. Nazywam się Iwona Godlewska i 9 lat temu spotkałam osobiście Jezusa Chrystusa. Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Dzisiaj jestem nowym człowiekiem. Uwierzyłam w proste prawdy Ewangelii o tym, że Jezus za mnie umarł i powstał po 3 zmartwych. To jest takie proste. Jezus powiedział: uwierz, a będziesz żył. Stańcie się jak dzieci. Wyrzuć do tej pory każdą religijną myśl, która mówi ci, że musisz się starać, że musisz coś dołożyć, a musisz tylko uwierzyć w proste prawdy, że to stało się dla ciebie i za ciebie. Głoszę ci tu poselstwo życia o nowym narodzeniu, bo Jezus powiedział: jeśli kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I nie mówię ci tu o narodzeniu fizycznym, ale o narodzeniu duchowym. Mówię ci, że jest coś więcej, niż widzą twoje oczy. Jest niebo, jest rzeczywistość duchowa, jest Bóg i jest diabeł. Diabeł, który okłamuje ludzi, który zniewala ludzi, który mówi, że musisz się starać, że musisz coś dokładać, albo że nie zasługujesz. A ja ci mówię, że każdy człowiek zasługuje, jeśli uwierzy w proste prawdy Ewangelii o tym, że Jezus za niego umarł i powstał z martwych po 3 dniach. Jezus nie przyszedł po to, żebyś nosił na szyi jakiś wisiorek. Nie przyszedł po to, aby robić mu święta 2 razy do roku. Nie przyszedł po to, żebyś się spowiadał i chodził na kolana, ale Jezus przyszedł po to, żeby utorować ci drogę do Boga Ojca. On jest jedynym łącznikiem. On jest drogą do Boga Ojca. On jedyny. On powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drzwiami do Boga Ojca. Chcę ci powiedzieć, że nie poznasz inaczej Boga, jeśli nie poznasz osobiście Jezusa. I można poznać Jezusa tutaj na ziemi. Właśnie tutaj na ziemi. Kiedyś, jeśli staniesz przed Bogiem na sądzie, chcę ci powiedzieć, że będzie już za późno. To człowiek ma wolną wolę. Bóg dał wolną wolę człowiekowi. Dlatego człowiek może zdecydować, może wybrać Jezusa. Bóg jest dżentelmenem i nie wejdzie do życia ludzkiego z butami, dopóki człowiek sam nie zrobi kierunku, nie zrobi tego kroku w kierunku Boga. I ty możesz to dzisiaj zrobić. Możesz otworzyć drzwi swojego serca, bo dzisiaj Bóg mówi do ciebie: otwórz drzwi swojego serca, a nigdy tego nie pożałujesz. Ja zyskałam nowe życie. Jestem zupełnie nową osobą. Kiedyś żyłam w lękach. Bałam się śmierci. Bałam się o każdy dzień. Bałam się ludzi. Izolowałam się. A dzisiaj jestem nową osobą, bo mam odwagę samego Boga.
bo on powiedział do mnie: nie bój się i nie lękaj, ja będę z tobą aż do skończenia świata. Nie boję się dzisiaj śmierci, bo cokolwiek by się ze mną stało, wiem, że idę do nieba, bo znam mojego Boga, mojego ukochanego Ojca, a kochany Ojciec nigdy nie pośle swoich dzieci do piekła. Dlatego jestem mu wdzięczna, że mnie uratował, że zmazał każdy mój grzech, dał mi czystą kartkę. On nie zmazał jakąś gumką moich grzechów. On wymazał je świętą krwią, a święta krew ma moc obmyć cię z każdego grzechu. On powiedział: ja cię nie potępiam, bo nie przyszedł, żeby potępić człowieka, ale żeby go uratować. To dobry Bóg, to Bóg miłości i ta miłość jest bezwarunkowa. Możesz dzisiaj pojednać się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Możesz to zrobić dziś. Dzisiaj mówię do ciebie. Czy pragniesz pojednać się z Bogiem? Co masz w sercu? Wejrzyj w swoje serce. Czy pragniesz kiedyś iść do nieba? Wejrzyj w swoje serce. Jeśli pragniesz, to zawołaj do Niego ze szczerości serca, że Go potrzebujesz, że Go nie znasz. Przeproś Go za dotychczasowe życie bez Niego i zaproś Go do swojego życia, a On przyjdzie. A On przyjdzie i zmieni cię. Tchnie w ciebie swoje życie, swojego ducha. Ożyjesz wewnętrznie i połączysz się z Duchem Świętym. I to będzie nierozerwalne, tak jak ja jestem połączona. 24 na dobę mam łączność z Duchem Świętym. On jest we mnie, a ja w Nim. Bo to wielki Bóg mocy. Ten sam Bóg, który wskrzesił Jezusa z martwych, jest dzisiaj we mnie. I tą samą mocą mogę cię dzisiaj uzdrowić z każdej choroby. Chcę ci powiedzieć, że choroba na ziemi jest tutaj nielegalnie. Jeżeli cokolwiek ci dzisiaj dolega, może coś cię boli, albo z czymś się zmagasz, to przyjdź, pomodlę cię o ciebie, zostaniesz uzdrowiony. Może nie radzisz sobie z jakimiś nałogami, może żyjesz w lękach. Przyjdź, zostaniesz od tego uwolniony, ponieważ za tym stoją siły demoniczne, które ściągają człowieka w dół i mówią ci, że musisz coś zrobić. Ale nie musi tak być. Nie musisz chodzić w zniewoleniach. Możesz być od tego uratowany. Ja kiedyś byłam zniewolona pornografią. Wydawało mi się, że to jest najlepsze, gdy szłam z moim mężem do łóżka. Ale to było zgubne. Jezus mnie od tego uratował. On ratuje od wszystkich zniewoleń. Jezus to wielki król, to wielki mistrz. I On tutaj powróci, ale powróci po swój Kościół, po swoje dzieci narodzone z Bożego Ducha. Zadaj sobie takie pytanie, do kogo dzisiaj należysz? Bo jeśli nie należysz do Boga, to należysz do diabła. Więc czym prędzej zawołaj do Jezusa, uczyń Go Panem i Zbawicielem i nie pozwól, aby kolejny dzień przeżyć bez Jezusa. Ojcze, ja teraz modlę się i zabezpieczam teraz każde słowo, aby te słowa pracowały w ludziach, aby przekonywały ich o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Przenika ich Duchu Święty swoją prawdą. Ja modlę się o to.
Ja ściągam teraz demoniczne zasłony z oczu ludzi, aby oni słyszeli, aby oni widzieli. Ojcze, ja dziękuję Ci za te nowe narodzenia. Ja uwielbiam Ciebie, Jezus. Amen.